Witajcie na kolejnej lekcji. Dzisiaj zaczynamy kolejny dział, 10. Rozmnażanie i rozwój człowieka. Będziemy się w tym dziale zajmować informacjami o męskim układzie rozrodczym, żeńskim, funkcjonowaniu żeńskiego układu rozrodczego, nad rozwojem człowieka od poczęcia do narodzin. Będziemy się zajmować też rozwojem człowieka od narodzin do starości. Oraz zajmiemy się także higieną i chorobami układu rozrodczego. Dzisiaj rozpoczynamy od męskiego układu rozrodczego. Wiadomo, kobiety i mężczyźni są przedstawicielami dwóch płci i różnią się przez to nie tylko wyglądem zewnętrznym, ale także budową wewnętrzną. I te różnice dotyczą zwłaszcza układu rozrodczego. Dzięki temu mężczyźni i kobiety jako przedstawiciele obu płci mogą realizować zadania związane z rozmnażaniem się. Narządy męskiego układu rozrodczego wytwarzają plemniki, inaczej gamety męskie. Umożliwiają też wprowadzenie tych gamet męskich do żeńskich dróg rodnych oraz produkują hormony płciowe. Hormony wydzielane w męskim układzie rozrodczym mają funkcję regulującą dla narządów. Wpływają też na rozwój cech płciowych, które są charakterystyczne wyłącznie dla przedstawicieli danej płci. Tutaj mówimy akurat o męskich. Męskie narządy płciowe, to męski układ rozrodczy składa się z jąder, najądrzy, nasieniowodów, prącia, prostaty i pęcherzyków nasiennych. Większość tych struktur znajduje się w dolnej części jamy brzusznej. I tylko jądra i najądrza są poza jamą ciała, w mosznie, która utrzymuje optymalną dla nich temperaturę, która jest niższa o 2,5 do 4 stopni od ciepłoty reszty ciała. Po prostu za dużej temperatury nie lubią jądra, wtedy gorzej wytwarzają i nieprawidłowo rozwijają się plemniki. Dlatego jądra znajdują się poza, jak można powiedzieć, całą jamą ciała, żeby mieć optymalną temperaturę do wytwarzania i rozwoju plemników. Jądra są zbudowane, są to gruczoły, które są zbudowane z wielu cienkich przewodów, tak zwanych kanalików nasiennych. W przegrodach między tymi kanalikami występują też komórki, w których są wytwarzane hormony płciowe. I trzeba wiedzieć, że jądra są też silnie unaczynione, ponieważ do produkcji plemników potrzeba dużo tlenu i dużo substancji odżywczych. Jeszcze tutaj pochylmy się nad męskimi płciami, cechami płciowymi. Jądra, inaczej gonady, są pierwszorzędową męską cechą płciową. Do cech drugorzędowych zaliczamy drogi wyprowadzające gamety na i zewnętrzne męskie narządy płciowe. A cechami trzeciorzędowymi to są cechy, które nie są związane z rozmnażaniem, czyli wąskie biodra, szerokie ramiona, zarost na twarzy, dosyć dobrze umięśnione ciało. Należy też pamiętać, że gamety to inaczej komórki rozrodcze, a gonady to narządy, w których są wytwarzane komórki rozrodcze. Męski układ rozrodczy składa się z narządów, które wytwarzają plemniki i wyprowadzają je z ciała. Jest ściśle związany z układem wydalniczym, ponieważ zarówno pęcherz moczowy, jak i nasieniowody łączą się z cewką moczową. Na stronie 216 mamy przedstawiony przekrój przez budowę męskiego układu rozrodczego. I w jego skład wchodzą kolejno moszna, jądro, a dokładnie dwa jądra, dwa najądrza, nasieniowód, pęcherzyk nasienny, gruczoł krokowy, prostata,
cewka moczowa, prącie, ciała jamiste i włosy łonowe. Ponieważ włosy łonowe mają za zadanie i chronić układ rozrodczy, utrzymywać też odpowiednią izolację, także pomagają rozprowadzać feromony męskie, co jest elementem także aktu rozmnażania. Jeszcze zajmijmy się plemnikami. Każdy plemnik, plemniki to są takie małe komórki, które mają długość około 0,06 mm. Składa się on z główki, wstawki i witki. Taką główną i właściwą częścią gamety męskiej to jest główka. Znajduje się w niej jądro komórkowe. Zakończona jest ona akrosomem, czyli taką końcóweczką zaostrzoną, która zawiera enzymy, które umożliwiają wnikanie do komórki jajowej. Wstawka zawiera liczne mitochondria, które wytwarzają energię potrzebną do ruchu plemnika, czyli wstawka to jest taka bateryjka, że tak powiem, która daje energię dla witki. Jest ona wielokrotnie dłuższa od pozostałej części komórki i dzięki niej plemnik może się poruszać. Jak ogólnie cały ten proces powstawania plemników i także nasienia, czy inaczej spermy, wygląda, mamy opisane na stronie 217. Z jądra plemniki wędrują do najądrzy. Te narządy złożone są z licznych, drobnych kanalików. Powstają w nich substancje odżywiające plemniki i tam gamety męskie dojrzewają. Najądrza pełnią również funkcję tymczasowego magazynu plemników. Kanaliki tych najądrzy łączą się w pojedyncze, długie przewody nazywane nasieniowodami i transportują one plemniki do cewki moczowej. Do nasieniowodów przedostają się też wydzieliny pęcherzyków nasiennych oraz gruczołu krokowego, czyli prostaty. I w ich skład wchodzi głównie woda, sole mineralne, substancje odżywcze oraz związki pobudzające ruchliwość plemników. I cała ta wydzielina pęcherzyków nasiennych i prostaty wraz z zanurzonymi w niej komórkami tłuszczowymi tworzy nasienie, czyli wcześniej wspomnianą spermę. Trzeba wiedzieć jednak, że jeżeli chodzi o spermę, to plemniki stanowią zaledwie 10% jej zawartości. Nasieniowody uchodzą do cewki moczowej, znajdującej się wewnątrz prącia, zwanego inaczej penisem. To jest męski narząd płciowy, składający się m.in. z ciał jamistych. One wypełniając się krwią, sztywnieją, zwiększają swoją objętość. Powoduje to erekcję, czyli wzwód. Jest to inaczej powiększenie i usztywnienie penisa, które umożliwia stosunek płciowy w czasie aktu płciowego i poprzez prącie gamety są wprowadzane do dróg rodnych kobiety. Głównym hormonem płciowym produkowanym przez jądra to jest hormon męski, hormon testosteron. Pobudza on jądra do wytwarzania plemników, a najądrza, prostatę oraz pęcherzyki nasienne do wytwarzania substancji odżywiających dojrzewające gamety. W pierwszym okresie rozwoju chłopca jądra produkują niewielką ilość męskich hormonów płciowych, a między 12 a 14 rokiem życia ich wytwarzanie skokowo wzrasta i wpływa to na rozwój narządów rozrodczych, jądra powiększają się i zaczynają produkować więcej plemników. Testosteron pobudza wzrost ciała i masy mięśni szkieletowych. Duża ilość testosteronu we krwi powoduje również intensywne rozwijanie się trzeciorzędowych cech płciowych, czyli powiększa się krtań, wywołująca mutacje, zmienia brzmienia głosu. Także
pojawia się zarost u mężczyzn i ogólnie cała budowa ciała staje się taka masywniejsza, bardziej męska. Z takich ciekawostek, ale także i ważnych informacji, podczas stosunku płciowego do pochwy dostaje się 350 milionów plemników. Do macicy dociera już ich tylko 10 tysięcy. Do jajowodu dostaje się 3 tysiące, a całą drogę do komórki jajowej przybywa zaledwie 100 do 300 plemników. Ma to swój sens. Tutaj chodzi o to, żeby komórkę jajową zapłodnił najsilniejszy, najzdrowszy plemnik. Daje to wtedy dużą szansę, a wręcz prawie gwarancję, że powstały zarodek, płód, a potem dziecko z zapłodnienia komórki jajowej zdrowym, silnym plemnikiem także będzie rozwijało się prawidłowo i będzie zdrowe, silne. Jako pracę domową proszę zróbcie ćwiczenia 1, 2, 3 i 4 ze strony 217 i do usłyszenia na kolejnej lekcji.